W tym nagraniu poznasz absolutnie wszystkie zagadnienia, jakie należy znać i rozumieć, żeby zdobyć wiedzę o SQL na poziomie senior SQL dewelopera, czy po prostu na poziomie bardzo zaawansowanym, nawet jeśli zaczynasz od zupełnego zera. Przygotowałem dla Ciebie taką roadmapę, dokument z listą wszystkich zagadnień w podziale na poziom podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany, dzięki któremu łatwiej będzie Ci zaplanować swoją naukę, no i wiedzieć, czego musisz się uczyć, żeby zdobyć umiejętność pracy z tą technologią na każdym z tych poziomów. Puk, puk. Dzień dobry. Cześć, ja nazywam się Darek, od 7 lat pracuję jako programista baz danych i na tym kanale dzielę się z Tobą wiedzą, która pozwoli Ci zbudować karierę w IT. Przez całą swoją przygodę z programowaniem takim komercyjnym, powiedzmy, kiedy pełnię jakąś tam rolę, to już jest ponad 7 lat i przez ten cały czas to, co głównie robię, to tłukę SQL-ki. Oczywiście nie tylko, ale głównie pracuję z tym SQL-em i naprawdę robiłem to w bazach danych, w hurtowniach, w dużych bankach, w małych firmach, pracowałem z danymi aktualnymi, bieżącymi, z bazami rzędu terabajtów czy gigabajtów, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, wszystko się kręci wokół tego SQL-a i dziś postanowiłem stworzyć taki dokument SQL, w którym podzielę się z Tobą moją wiedzą, tym, co moim zdaniem warto umieć, warto wiedzieć, żeby posiadać SQL na różnych poziomach zaawansowania i to, co jest ważne, że to jest wiedza uniwersalna. Nie ma znaczenia, czy Ty pracujesz z SQL serwerem, z Oraclem czy Postgresem, ponieważ SQL z racji tego, że on jest dosyć istotnie definiowany przez standard SQL, no jest w każdym z tych obszarów podobny, bardzo, bardzo podobny, choć jak się za chwilę okaże, na poziomie zaawansowanym występują już pewne różnice, ale to zanim do tego miejsca się dojdzie, no to na początek nie ma się to tymi różnicami między różnymi silnikami przejmować, więc ten odcinek będzie dobry dla wszystkich osób, które chcą się uczyć SQL-a bez względu na implementację relacyjnej bazy danych. Tak wygląda roadmapa SQL, którą dla Ciebie przygotowałem. Możesz ją oczywiście pobrać jako plik PDF ze strony, która znajduje się w opisie tego nagrania. Ja ją Ci tu też wyświetlę, jest to strona promomistrzsql.pl. Podzieliłem roadmapę na 3 takie sekcje, po to, żebyś był w stanie stwierdzić, gdzieś na przykład napisać w CV, czy umiesz SQL-a na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym, czy zaawansowanym. Oczywiście nie ma jakiegoś takiego standardu branżowego, który by mówił, czy poziom juniora, mida, czy seniora to są takie, czy takie zagadnienia. Ja to po prostu stworzyłem na bazie swojego wieloletniego doświadczenia i praktyki w pracy. Przejdźmy teraz do poziomu podstawowego, gdzie krótko omówimy sobie to, co trzeba umieć, by taki SQL na poziomie podstawowym mieć. Warto, żebyś miał świadomość tego, że ja o każdym z tych obszarów planuję około 18 nagrań, tak mniej więcej jak liczyłem, będzie takiego mini kursu SQL, tak? To jest pierwszy odcinek serii mini kurs SQL, gdzie omawiamy sobie tą roadmapę i mówimy, co musimy wiedzieć, co musimy umieć, a w każdym z kolejnych odcinków będę każdy kolejny obszar bardziej szczegółowo omawiał, czyli na przykład w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o podstawach baz danych, później o instrukcji select i tak dalej. I teraz jeśli chodzi o poziom podstawowy, to to, co trzeba umieć, to po pierwsze, mieć takie podstawy teoretyczne. Ja wiem oczywiście, że ktoś powie, ej, ale programowanie to jest mega praktyczna taka rzecz i dawaj mi od razu same mięcho, po co mi jakieś teorie? Przecież tu chodzi o to, żeby umieć pisać selekty czy inne instrukcje SQL. I to jest prawda, ale tylko częściowa, ponieważ wiele osób często do mnie pisze z pytaniami, na które nie potrafi ktoś znaleźć odpowiedzi, nie potrafi zrozumieć, dlaczego coś działa nie tak jak chce albo w ogóle nie działa, bo ma braki związane z takimi fundamentami, tak jak na przykład normalizacja, jak model relacyjny. Więc żeby uniknąć takich problemów, jest kilka rzeczy, które warto wiedzieć, na przykład czym jest baza danych, jakie są rodzaje tych na rynku systemów relacyjnych, że jest hurtownia danych, że jest baza danych, że jest coś takiego jak standard SQL, jak się tworzy bazę danych, czyli projektuje ją, modeluje przez model konceptualny i tak dalej. Więc te podstawy, proszę Cię, nie traktuj ich po macoszemu, bo one, uwierz mi, zwrócą Ci się w przyszłości w ten sposób, że nie, jak będziesz się uczył kolejnych rzeczy, to będzie wszystko dla Ciebie jasne. Jak pominiesz ten etap, no to później będziesz na przykład pisał dobrze instrukcję SQL, ale tabelę źle stworzysz i będziesz otrzymywał błędne wyniki i nie będziesz wiedział, o co chodzi, bo się okaże, że SQL jest ok, ale coś tutaj na etapie na przykład projektowania poszło nie tak i teraz trzeba zapłacić za to konsekwencje. Jeśli chodzi o kolejny obszar, to jest select, czyli czytanie danych, no bo skoro w bazie danych przechowujemy dane, no to głównie będziemy je czytać lub ładniej mówiąc analizować, na różne sposoby przetwarzać. Tu możemy dane filtrować, grupować, sortować,
lub ograniczać liczbę wyników. Dane oczywiście też nie tylko czytamy, ale żeby je najpierw czytać, musimy je tam wstawić, tak? Czyli musimy dodać dane, być może zmodyfikować, usunąć lub skorzystać z instrukcji merge, która łączy wszystkie te trzy elementy. Dane w bazie danych są przechowywane w takim obiekcie jak tabela, więc tabelę trzeba umieć stworzyć, trzeba umieć ją zmodyfikować. Usuwać dane możemy na dwa sposoby, truncate i delete, więc trzeba znać różnicę między tymi zagadnieniami, to często się na rozmowach o pracę nawet pojawia. No i tabela to nie tylko przechowywanie danych, ale również ich walidacja, czyli constraint, jest sześć rodzajów constraintów, czyli takich obiektów, które mówią na przykład obiekt w tej kolumnie ma być unikalny, znaczy jedna wartość może tylko taka wystąpić, drugiej nie wrzucisz, albo kolumna ma mieć wartość domyślną, albo nie przyjmuje nuli, tak? Więc constrainty też znać trzeba. Kolejna rzecz to typy danych. Oczywiście podstawowy typ danych to data, tekst i liczba, natomiast typów danych istnieje dużo więcej, bo to wszystko zależy od zastosowania. Inny typ danych wybierzemy dla na przykład liczb, jeśli będziemy chcieli typ danych określić dla klucza głównego, inny dla na przykład ceny produktu z dokładnością 2 miejsc do przecinku, a inny dla wyliczeń matematycznych, na przykład liczby pi. Kolejna rzecz to łączenie tabel. To chyba jedna z trudniejszych rzeczy na poziomie takim podstawowym, tak mi się wydaje, wynika z tego, jak piszą uczący się. Natomiast tu chodzi po prostu o to, że dane bardzo, z racji tego, że tabela jest znormalizowana, zawiera pewien wąski wycinek danych, często tabelę musimy łączyć, czyli pisać selecta, który korzysta z wielu tabel, stąd umiejętność instrukcji join. Transakcje, tu chodzi o to po prostu, żeby rozumieć, czym transakcja jest, czym jest model ASIC. Ja o tym nagrywałem odcinek, podlinkuję Ci wszystkie istniejące już na YouTubie nagrania, które dotyczą którychś z tych tutaj obszarów, więc chodzi o to, żeby wiedzieć, czym jest transakcja, na czym polega transakcyjność w bazie danych. Uprawnienia, no bo żeby cokolwiek robić, musimy mieć do tego uprawnienia. Tylko administrator może, że tak powiem, wszystko, każdy inny użytkownik musi dostać uprawnienie, czy to obiektowe, czy systemowe, które się nadaje poleceniem grant bądź revoke. Teraz przejdziemy do poziomu średnio zaawansowanego. Tutaj rozszerzamy, że tak powiem, wiedzę o grupowaniu, która była tutaj, dodając kilka takich klauzul dodatkowych, które pozwalają określać różne poziomy agregacji. Podzapytania to z kolei zapytanie w zapytaniu, bo czasami nie jesteśmy w stanie napisać jednego prostego zapytania, żeby znaleźć odpowiedź. Na przykład wyświetl mi pracowników, którzy pracują w departamencie, który wydaje najwięcej na wynagrodzenia. Więc najpierw musimy zagregować dane i dowiedzieć się, który departament wydaje najwięcej na wynagrodzenia, a później napisać teoretycznie drugie zapytanie, wyświetl mi pracowników z tego departamentu, tak? I żeby nie robić tego dwoma oddzielnymi zapytaniami, korzystamy z różnych rodzajów podzapytań, które też w instrukcjach DML możemy używać. Transakcje to jest rozszerzenie tej wiedzy podstawowej o takie punkty zapisu, o blokowanie danych, o poziomy izolacji. Ja o tym wszystkim też już nagrałem odcinek na YouTubie, więc Ci go podlinkuję, żeby po prostu się nie powtarzać. Obiekty. Baza danych to nie tylko tabela. Tabela oczywiście ma constrainty, tak, i tam przechowujemy dane, je walidujemy, ale też tworzymy widoki zmaterializowane, czyli inne obiekty, które po prostu usprawniają pracę, sprawiają, że praca w bazie danych jest przyjemniejsza, że na przykład krócej czekamy na wyniki jakiegoś selecta. Łączenie tabel to jest rozszerzenie tej wiedzy podstawowej o to, co tutaj wypisałem, bo o ile łączenie na przykład dwóch czy trzech tabel nie stanowi dla osób, które już tam ileś czasu pracują ze SQL-em problemu, ale jak łączysz tabel 20, jak te tabele są na różnych poziomach agregacji, jak mamy tam samo złączenia, nierówno złączenia, jak do tego dochodzą warunki złożone, tak, gdzie nie łączymy po jednej kolumnie, tylko po czterech czy pięciu, a do tego dodajemy jakieś wyrażenia, no to sprawa się trochę komplikuje, więc żeby nie mieć nigdy problemu z łączeniem jakiejkolwiek ilości tabel w jakikolwiek sposób, trzeba jeszcze wiedzieć ciut więcej niż to, co wymieniłem na tym poziomie podstawowym. Tu wymieniłem taki obszar pracy z tabelą, który oprócz wybierania kolumny typu danych dla kolumny i constraintów, wspomina o kilku takich rozszerzeniach, które też są bardzo przydatne i potrzebne, tak? Czyli jak możliwość określenia momentu, w którym constraint jest walidowany, czyli constraint może Ci krzyknąć komunikatem błędu w momencie, w którym wykonujesz operację, albo dopiero w momencie, w którym na przykład będziesz próbował zatwierdzać instrukcję commit, tak? To o tym wszystkim, o jakichś kolumnach specjalnych, wirtualnych, o partycjonowaniu tabel też warto wiedzieć, jeśli chcemy wiedzieć coś więcej niż tylko takie suche podstawy. Uprawnienia, no bo okej, uprawnienia to jest jedno, ale oprócz tego mamy rolę, mamy zarządzanie użytkownikami, czyli mamy trochę taki obszar, który kiedyś wykonywał administrator, ale też jak będziesz tworzył nawet jakiś raport, cokolwiek, to
Warto rozumieć, dlaczego pojawi ci się na przykład komunikat błędu, że ktoś nie ma uprawnienia, żeby coś zrobić, albo dlaczego ktoś mógł kiedyś nadać uprawnienie, a później stracił taką możliwość. Tak, jest tu pewna kaskadowość, jest pewna logika, którą dobrze rozumieć. Typy danych, o ile w poziomie podstawowym chodziło mi po prostu o datę, tekst czy liczbę, to na przykład w systemach przy integracji danych używa się takich typów jak JSON czy XML, albo duże obiekty, czasami chcemy jakąś, nie wiem, książkę przechować, muzykę, wideo, cokolwiek, no i wtedy baza danych ma takie możliwości, ale trzeba korzystać z innych zaawansowanych typów danych. No i na koniec przechodzimy do poziomu zaawansowanego. I tu pierwsza taka rzecz, powiedziałbym, oklepana, którą zawsze się definiuje, to jest SQL zaawansowany, to są funkcje analityczne. No jest to oczywiście prawda, bo funkcje analityczne znacznie rozszerzają nasze możliwości analizy danych i często możemy zrezygnować z podzapytań. Często zapytanie jest wydajniejsze, kiedy korzystamy z funkcji analitycznych, więc czym jest okno, jak partycjonować, sortować dane w oknie, dobrze jest wiedzieć. Złożone zapytania. Tu chodzi mi o to i nawiązuję do takich dodatkowych instrukcji, które pozwalają wiele zapytań łączyć w jedno, czyli operatorów set. Zapytań hierarchicznych, bo czasami nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie po prostu łącząc tabelę. Na przykład jeśli mamy jakiś produkt, tak? I produkt składa się z kilku innych podproduktów, a te podprodukty z różnej liczby innych podproduktów, to mamy taki pewien stopień zagnieżdżenia i żeby napisać tego typu zapytanie, żeby stworzyć taką hierarchię, takie powiedzmy drzewo genealogiczne, no to potrzebujemy zapytań hierarchicznych. Są tu takie dwa na rynku baz danych podstawowe rozwiązania, takie stricte oraklowe jak ConnectBy i CTE rekursywne. Pivot, unpivot to jest po prostu tabela przestawna. Być może jeśli pracujesz z Excelem, to kojarzysz tabelę przestawną, więc tu chodzi o zamianę kolumn na rekordy i rekordy na kolumny. To też dobrze wiedzieć, bo są jakieś tam mity, panują, że jak zrobię zamienię kolumny na rekordy, to później mogę wrócić do punktu wyjścia, a to nie jest oczywiście prawdą. Jest taki obszar związany z dobrymi praktykami. Moim zdaniem jeden z najważniejszych rzeczy, ponieważ w skrócie chodzi tu o to, żeby kod, który tworzysz, kod SQL był czytelny i łatwy do utrzymania, łatwy do poprawy. A żeby to zrobić, trzeba go formatować, trzeba przestrzegać konwencji nazewniczych, żeby ci się przyjemniej pracowało, pewne rzeczy możesz zautomatyzować, unikać hardkodowania, czyli pisania takich literałów, bo to wszystko sprawia, że po prostu trudniej się z kodem pracuje, ktoś przyjdzie po tobie do pracy, trudniej będzie mu zrozumieć, co miałeś na myśli. Optymalizacja, czyli jak tu chodziło o czytelność, łatwość pracy z kodem, tu chodzi o wydajność, o to, żeby zapytanie działało szybko. Są oczywiście indeksy, plany zapytań, statystyki, ścieżki dostępu, ale są też po prostu techniki optymalizacyjne, które mówią na przykład używaj operatora union all zamiast union, albo kiedy używać joina, a kiedy pod zapytania, bo jak zaczniesz więcej pracować z SQL-em, to się okaże, że zapytanie, które zwraca interesujące Cię wyniki, możesz napisać na co najmniej kilka sposobów. No i tu w grę wtedy będzie wchodziła optymalizacja, bo trzeba będzie wybrać te, które będzie pod tym kątem najwydajniejsze. No i na końcu specjalizacja. Na początku tu napisałem standard SQL, bo prawdą jest, że wszystkie te bazy relacyjne działają podobnie, bo działają w oparciu o SQL-a i na poziomie podstawowym, nawet średnio zaawansowanym, tych różnic nie widać za bardzo. Natomiast jeśli chcemy wejść na poziom zaawansowany, chcemy wejść na poziom takiego bazodanowca, no to już trzeba niestety pochylić się nad dokumentacją konkretnego systemu relacyjnego. Bo w myśl zasady im głębiej w las, tym więcej drzew, będzie się pojawiało więcej różnic i więcej takich zagadnień, których na pierwszy rzut oka nie widać, więc nie jest to coś, czym należy się na początek przejmować, ale warto to wiedzieć. Albo warto wiedzieć, że tego trzeba się nauczyć, żeby być bazodanowym ekspertem w jakiejś bazie danych. I gorąco zachęcam Cię do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, ponieważ kolejny odcinek, który się pojawi, no to będzie zgłębienie, bardziej szczegółowe omówienie pierwszego z obszarów. Oczywiście zaczniemy od poziomu podstawowego, czyli tych podstaw baz danych, podstaw modelu relacyjnego, normalizacji, modelowania, standardu SQL i tak dalej. Oczywiście przypominam też o tym bonusie. Jak pobierzesz sobie bonus, to oprócz tego, że będziesz miał ten dokument PDF, no to ja też Cię poinformuję mailowo, powiem, ej, nowe nagranie się pojawiło. Jeśli jesteś zainteresowany, to śmiało je sobie obejrzy. No i przypominam, że nagrałem już dwa inne bardzo wartościowe materiały, w których wyjaśniałem m.in. czy programista baz danych potrzebuje studiów, czyli czy potrzebujesz studiować, żeby zostać programistą baz danych oraz jakich narzędzi, jakich technologii programista baz danych w pracy używa. Miłego bazodanowego dnia. Cześć!